No i mamy wyczekane ferie. 2 tygodnie wolnego, które aż żal zmarnować siedząc przed telewizorem czy przy komputerze. Na szczęście pomysłów na spędzenie tego okresu nie brakuje. Będę jechała do drugich dziadków, będę jechała do mamy, do koleżanki i tu będę chodzić. Tu, czyli do dziecięcego oddziału Miejskiej Biblioteki Publicznej imienia Tadeusza Stępowskiego w Ostródzie. W bibliotece bowiem każdego dnia w ferie odbywają się zajęcia czytelnicze, teatralne czy plastyczne. Dzisiaj robiliśmy sówki. Sowy są zrobione ze takiego dziwnego papieru. Moja jest ze złotego, taki zgięty. No, jest, ma się długopis i się ją zwinie. O tak, jakby to. Oczy się robi podobnie, tylko że mniejsze. Przykleja się i robi się wtedy dziób. Dziób robi się z takiego dziwnego jakby słomka. A potem trzeba zrobić krzydła z tego samego papieru. Mogą być jakie chcesz. Moje były czerwone, oczy czerwono-zielone i zabawkowe oczy. Zarówno tematyka prac, jak i technika, w których powstają, są do uzgodnienia. Tak więc biorący udział w zajęciach mogą zaproponować i zrealizować własne pomysły. W końcu przede wszystkim chodzi o dobrą zabawę. Chciałabym zrobić takiego mucyra z plasteliny i zrobić taką łąkę, muchomora i ślimaki. Zajęcia w bibliotece są najróżniejsze, tak więc bez względu na zainteresowania, każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. Ja aż tak plastycznych nie lubię, ja bardziej wolę czytać książki lub grać w piłkę. Lubię czytać, no właściwie to moje zajęcie. No, w ciągu dnia nawet mogę przeczytać dwie książki 63-stronowe. Gdzie można by skuteczniej poszukiwać interesujących nas lektur, jeśli nie w bibliotece? Wybrane lektury są czytane wspólnie na zajęciach. Aktualnie przerabiana jest książka Pamiętnik, opowiadająca o zabawnych perypetiach tytułowej bohaterki. Klara, proszę tego nie czytaj. No, wczoraj o takich medalach jakby do szkoły, że musiała przynieść, ale dzisiaj to nie wiedziałam o czym, bo się spóźniłam trochę. Przegapienie fragmentu to niewielka strata. W końcu wypożyczalnia działa normalnie i w każdej chwili można nadrobić zaległości, zabierając lekturę ze sobą do domu. Klara, proszę tego nie czytać oraz tysiące innych książek czekają niecierpliwie na młodych czytelników, stojąc na półkach dziecięcego oddziału Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostródzie.